Dzień dobry, witam wszystkich w imieniu Stowarzyszenia Trasy Rowerowej Mielec. Dzisiaj jedziemy na rajd, który związany jest z tą biblioteką. O, nawet jest. Wygraliśmy w ramach konkursu taki projekt rowerem śladami literatury polskiej. Więc organizujemy dzisiaj ten rajd. To już mniej więcej wiecie, gdzie jedziemy. A za dwa tygodnie wyjeżdżamy na wyprawę rowerową w Beskid Niski, gdzie poznamy ślady Fredry Konopnickiej, profesora Pigonia. Także dziękujemy bibliotece, która nas zainspirowała i która ten nasz projekt przyjęła. Dyrektor Strychacz, bardzo proszę o parę słów i będziemy jechać. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pogoda nam sprzyja. Moja koleżanka Ewa Salamaga, która z Wami pojedzie jako reprezentant biblioteki, zamówiła pogodę na wczoraj na naszą grę terenową, dzisiaj zamówiła na nasz rajd rowerowy. Życzę Państwu miłych wrażeń, dobrego dnia, takiej fajnej integracji i zważywszy na tą dzisiejszą pogodę, zalecam nawadnianie się, żeby nie było po drodze... Ma Pani coś? Żadnych... Słuchajcie, życzę Wam wszystkich miłych wrażeń i tak jak tutaj organizator pan powiedział, jesteśmy w ramach projektu Blisko, Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Oddolność, Społeczność, czyli to, co się dzieje właściwie teraz, bo to jest Wasz pomysł, Wasza inicjatywa i ruszajcie szczęśliwie i bawcie się naprawdę cudownie i dobrze. Ewa mi później zrelacjonuje, co się działo na trasie rajdu. Jak się wszyscy nawadniali. Właśnie o to mi najbardziej chodzi, tak jest. To prawda, fontanny nieczynne, no ale... Następnym razem Pani Dyrektor.
Kruszów, gdzie kiedyś też dowiecie się z prelekcji pani Ewy Salamagi z Biblioteki Miejskiej w Mielcu. Tu stał dwór, nie ma go, ale w tym miejscu, jakby na tej ziemi, powstała Biblioteka Ossolińskich, o której wam pani Ewa opowie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich na rajdzie. Nasz rajd, który zorganizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Trasy Rowerowe Mielec, ma tytuł Tam, gdzie powstała Biblioteka Ossolińskich. Pozwólcie, że wam trochę o tym opowiem, nie będę mówić dużo, ale dlaczego Biblioteka Ossolińskich i Mielec, i Wola Mielecka? Ponieważ rodzina Ossolińskich miała na własność 2/3 Mielca, Zgórsko, Cyrankę, Piątkowiec, Wolę Mielecką, Partynię, Izbiska, to tak mniej więcej. I żeby mogła powstać Biblioteka Ossolińskich w tamtych czasach, a były to czasy zaborów, no nikt z zaborców nie płacił za biblioteki polskie. Ossolińscy postanowili stworzyć bibliotekę. A dlaczego postanowili stworzyć? Ponieważ duża biblioteka, która była w Warszawie, Biblioteka Załuskich, została wywieziona do Rosji i po prostu zaborcy ją zabrali. A Franciszek Cesarz, Franciszek Austriacki, pozwolił w Lwowie utworzyć katedrę języka polskiego między innymi, więc żeby była katedra języka polskiego, musiały być jakieś zbiory, na których mogli się przyszli uczniowie, studenci kształcić i między innymi Załuscy postanowili taką bibliotekę stworzyć. Ossolińscy. Józef Maksymilian Ossoliński był bardzo światłym człowiekiem, bardzo wykształconym i działał też na dworze wiedeńskim, a więc był blisko cesarza i mógł sobie taką bibliotekę stworzyć, bo miał, można powiedzieć, w naszych czasach dojścia do cesarza. I w 1817 roku cesarz Franciszek zaaprobował powstanie takiej biblioteki fundacyjnej. Na siedzibę wybrano Lwów, ponieważ tam powstał ten uniwersytet i zakupiono tam stare klasztorne budynki. I trzeba je było przebudować, żeby tam mogła powstać biblioteka. I jest ciekawostką, że przy tej przebudowie brał udział też Józef Bem, który był późniejszym generałem, bohaterem Wiosny Ludów na Węgrzech, a także bohaterem polskim. Stworzona przez Ossolińskiego koncepcja biblioteki to była biblioteka publiczna, czyli dostępna dla wszystkich, nie tylko dla ludzi możnych, ale każdy mógł z niej skorzystać. Cały zbiór, który zgromadził, zaczął się gromadzić, tak jak mówił do nas tam już ksiądz i ja wam też reszcie opowiem, zaczął się gromadzić tutaj, później gromadzony był w Wiedniu, tutaj mówię tu, gdzie był kiedyś dwór Przybysz, później gromadzony był w Wiedniu i liczył na ówczesne czasy, to jest XIX wiek, ponad 10 tysięcy dzieł. Były tam i książki, i rękopisy, i mapy, i ryciny, ponieważ to był bardzo uniwersalny zbiór. Na tych zbiorach pracował też Samuel Linde, znany tu może niektórym z was, jako twórca pierwszego słownika języka polskiego. Czyli zobaczcie, te zbiory przyczyniły się do tego, że powstał pierwszy słownik języka polskiego. A dwór Przybysz no, niestety nie istnieje. Był on tak naprawdę do 1944 roku tutaj działał. Pozostał po nim ten pamiątkowy krzyż i jakieś tam chyba ruiny gdzieś jakieś są, ale już mało co widoczne. Ale pozostały plany. Plany architektoniczne, także gdyby kiedyś ktoś chciał odbudować, to ma na czym budować. Są zdjęcia, są fotografie z tamtego okresu. Nie będę już więcej omawiała. Jeżeli ktoś chce więcej poczytać, jest publikacja Gniazdo Polskie pana Gąsiewskiego i można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej i poczytać sobie troszeczkę więcej, jak ktoś interesuje się. Najważniejsze jest to, że dzięki temu, że Ossolińscy mieli duże dobra, mogli płacić, fundować tą bibliotekę, mogli co roku wpłacać pieniądze, wiadomo, trzeba było zakupować nowe zbiory, cały czas trzeba bibliotekę uzupełniać i dzięki temu te pieniądze stąd szły cały czas do biblioteki we Lwowie, cały czas były te zbiory wzbogacane i po wojnie te zbiory wyjechały do Wrocławia. Jak wiecie państwo, obecnie większość chyba zna Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu. A to pierwociny powstały tu, później Lwów i następnie dopiero Wrocław. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma coś więcej, chęć, internet, do nas do biblioteki zapraszam. Dziękuję bardzo.
Jest mi bardzo miło gościć tutaj was wszystkich w tak licznym gronie w Izbiskach i jest mi niezmiernie przyjemnie, że możemy się spotkać w tak piękne niedzielne popołudnie. Za chwilę oddam głos wójtowi gminy Michałowi Deptule. Jednak powiem jeszcze kilka słów. Po przemówieniu pana wójta zapraszam państwa na poczęstunek taki regeneracyjny. Tutaj na sali pani będą wydawały grochówę. Jeżeli ktoś z państwa chce. Ale płyny musimy uzupełnić. Z tyłu za szkołą mamy grille i kiełbaski. Tutaj wewnątrz można usiąść przy stolikach. Napoje, słodycze. Co państwo sobie życzą? Jak mogliśmy, tak przygotowaliśmy się. Dziękuję państwu serdecznie. I być może jeszcze spotkamy się kiedyś. Miejmy nadzieję. My za tydzień będziemy. Jak będzie na to liczymy, moi drodzy. Szanowni państwo, powitał was sołtys wsi Izbiska, pan Grzegorz Lasek. A teraz czas na mnie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście państwo do gminy Wadowice Górne. My jesteśmy gminą otwartą na gości. Myślę, że mamy wiele pięknych miejsc do zaoferowania. Tym bardziej cieszę się, że połączyliśmy państwa wizytę w naszej gminie z rajdem organizowanym przez wiele, wiele lat tutaj w sołectwie Izbiska przez Stowarzyszenie Pokolenia, wspierane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Izbiskach, więc udało nam się połączyć te dwie rajdowe pętle w całość z finiszem tutaj w szkole podstawowej w Izbiskach. Powiem tak, pięknie kultywujecie lokalną historię w taki sportowy, rowerowy, cykliczny sposób. Tym razem zawitaliście państwo do gminy Wadowice Górne. Gminy pięknej, gminy pełnej pięknych ludzi, ale też pięknych historycznych ciekawostek. Dotarliście do Przybysza, to jest część miejscowości Jamy w tym momencie, w której pewnie o tym mówiliście przed II wojną światową. Był duży majątek ziemski, majątek Osolińskich też wcześniej, z bardzo bogatą historią. Ja pozwolę sobie jej nie przytaczać tutaj, bo można byłoby dość dużo mówić, a ja jestem takim trochę regionalistą, gawędziarzem, więc wiele rzeczy mógłbym o tym Przybyszu też mówić, ale myślę, że państwo też przygotowując się do wyjazdu trochę o tym poczytali, poznali historię bardzo interesującą akurat tego miejsca w naszej gminie. W tym momencie jesteśmy przy szkole podstawowej. Jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu samorządu naszej gminy państwa witam. Z tego co wiem, zrobiliście dość bogatą rundkę po gminie. Mam nadzieję, że wygodnie i przyjemnie wam się jechało po równych asfaltach. Tak patrzę tutaj na pana prezesa, który też miał współudział w tej poprawie infrastruktury drogowej w naszej gminie od wielu, wielu lat, ale to tak w formie dygresji. Życzę państwu dobrego spotkania tutaj, samych dobrych wrażeń. Jeszcze raz dziękuję moim mieszkańcom, mojemu stowarzyszeniu, Szkole Straży Pożarnej za to, że stanęli na wysokości zadania i zorganizowali piękną rajdową imprezę, jak już od wielu, wielu lat, dzisiaj poszerzoną o naszych gości z Mielca. Korzystajcie z naszej gościnności. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Bezpiecznie wróćcie do domu, ale nie zbierajcie się stąd tak szybko. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Słuchajcie, ten rajd macie wójta gminy Wadowice, który ja rozmowa prywatnej, wiecie, pokazuję jako przykład takiego właściwego menadżera na dzisiejsze czasy. Panie wójcie, jechaliśmy przez część gminy Wadowice. Anglicy, którą Anglię dobrze znam, mogą wam pozazdrościć tych dróg i też tych pięknych wiosek, które myśmy widzieli. Będziemy jechać dalej na Kosówkę, Zabrnie. Drogi są podobne, wioski równie piękne. Gratuluję i oby ta Polska była taka piękna. A ta impreza mogła się odbyć właśnie dzięki panu wójtowi. W dużej części, tak jak ją widzicie, bo wójt ją skoordynował. Do tego włączyła się szkoła podstawowa, włączyło się Stowarzyszenie Pokolenia, włączyli się strażacy. Kogoś powinien pan wójt, pan sołtys. I dlatego tak,
tylko w ten sposób możemy to robić. Dziękuję wam wszystkim i ja myślę, że ta impreza, panie wójcie, będzie cykliczna i będziemy się co robić. Zapraszam na przesunę. A teraz sobie przeliczymy, ile my oszczędzili. Do końca czerwca jeździmy o tę rowerową stolicę Polski, także bardzo proszę o włączanie. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się.